Witamy Was, moje kochane. Witamy Irenę i Doli. I dzisiaj mamy super temat. Mamy przygotowanie szpicę miniaturowego, przygotowanie pomeraniana do święta. Bo piesek też musi być przygotowany. I teraz pokażę na Doli szybkie przygotowanie. Oczywiście, piesek musi być wykąpany. To wiadomo, tak? Teraz, jeżeli to jest pomeranian biały, przygotowujemy oczy. Biorę swoją kosmetyczkę, z której mam zawsze płyn, woda morska, z latkiem. Myjemy oczka, mam nadzieję, że Wam widać. Myjemy oczka bardzo dobrze z jednej strony, z drugiej strony. Doli już przyzwyczaja się. Zobaczcie, wycieramy, żeby tutaj nam nic nie było, żeby nic nie przeszkadzało. Później tą grzybionką małą wszystko wyczesujemy, żeby pod oczkami żadnego brudu, nic nie było. Pieska tak samo wszystko się zbiera jak u ludzi. I później naszym fantastycznym kremikiem białym rozświetlamy okolice oczu. Tutaj jednak od łezek czasami mogą być takie plamki, niedużo oczywiście, jeżeli dbacie, bo to rozświetla sierść, ale jednak są. Co drugi dzień koniecznie trzeba to robić. Jeżeli jest straszne przebarwienie pod oczami, to wtedy koniecznie trzeba codziennie, moje kochane. Tak, mamy oczka przygotowane, pokażcie Doli, pięknie. Oczywiście, rozczesujemy pieska, uwielbiam ten grzebień, rozczesujemy, tak, moja kochana, ty musisz być piękna, przygotowana, taka duża dziewczynka i znowu nasza szotka Angel, tak, rozczesujemy do góry, Doli właśnie teraz troszkę traci sierść, to znaczy, że zima nie będzie taka groźna, jak nam czasami się wydaje. Tak. W taki sposób rozczesujemy. Widzicie, trochę jest na szopce sierści. I teraz będziemy zakładać strój świąteczny. Pokażemy Wam, jaki mamy strój, prawda, Doliusza? A zanim założymy strój, to powiem Wam, moje kochane, że pierwszy raz w życiu Doli będzie miała czyszczenie ząbków. Bo jeszcze jakoś tak nam nie dochodziło do tego. Ona ma dobry zgryz, 6×6 ząbków. I do czyszczenia ząbków co nam potrzebne? Nam potrzebna woda. Żeby nie było takie to drastyczne, to wzięłam taką silikonową nakładkę, którą kupiłam w Rossmanie na paluszek. Nawilżam. I dzisiaj zastosujemy proszek. Taki proszek do zębów rodzinny. Otwieramy jego. W ogóle sprzedaje się też pasta do zębów. I tą szczoteczką silikonową nabieramy tego proszku tutaj, widzicie, na szczoteczkę. I teraz będziemy próbować czyścić ząbki. Dawaj, kochani, dawaj. O, o, tak dobrze, jaka ty jesteś kochana dziewczynka. Super, nam wszystko się udaje. Proszek jest na tyle dobry, że on jest całkiem naturalny. Jeżeli macie możliwość nabycia, to radzę jednak lepiej proszek. I tak, boczki. Doli ma piękne białe ząbki z przodu, bo będzie przegląd hodowlany i musimy pokazywać ząbki. Mają być czyste, piękne. Tak, ząbki umyte. Tak, i teraz nakładamy, moje kochane, nakładamy strój świąteczny. Nakładamy strój świąteczny. Tak. I ten strój świąteczny składa się z takich rzeczy. Zobaczcie, taka spódniczka,
które jest rozpinana. Też kupiłam to w TK Maxie. Tak, nakładamy. Doli będzie piękna dziewczynka. Ale będzie pięknie. Ale będzie świątecznie. Zobaczcie, tutaj na rzep to się... Tak. O, spódniczkę mamy, zobaczcie. Jaką fajną spódniczkę. Na rzep. Tak, spódniczkę mamy. I teraz jeszcze w tym stroiku mamy takie właśnie skrzydełka. Zobacz, Delusza. Takie skrzydełka, które zakładają się na łapki. I już nakładamy na jedną łapkę. Tak. Na drugą. Tak. Zobaczcie, jak to wygląda. Takie tutaj skrzydełka mamy piękne. Taka świąteczna Delusza. Chce się całować. Cały czas chce się całować. Zobaczcie, jaka piękna. I jeszcze do tego stroiku należy taka obruszka. I właśnie, nie wiem, jeszcze nie próbowałam, ale tak już dziewczynka nasza świąteczna, już gotowa do nagrań. Może zrobimy to jakoś tak. W każdym razie, o. O. Zobaczcie. Nasza Doli jest przygotowana, jest świąteczna. Jeszcze zrobię Wam nagranie, jak ona w ruchu w tym stroiku wygląda, ale myślę, że i tak jest pięknie. Nie wiem, czy to jest potrzebne. O, zobaczcie. Moja piękna dziewczynko, moja piękna Delusza, to? Moja piękna, jest gotowa do świąt, jest gotowa do święta. Bożonarodzeniowego i do Sylwestru. Oczka przygotowane, wszystko jest gotowe i w tej chwili z Wami żegnamy się. Pa, pa! Tak, Delusza? Witamy Was, witam Mercy, Doli i Barbie i zapraszamy Was na live'a świątecznego. Zapraszamy serdecznie. Bartusza też zaprasza. Zapraszamy 20 o godzinie 20. 20 o godzinie 20 na naszego live'a. Naszykujcie, proszę. Naszykujcie pytania. Będą nagrody, będą konkursy i super zabawa. Zapraszamy. Pa, pa. Zapraszamy na barbuszczkę.